Witajcie, kolejna figurka ukończona. Pierwotnie miał być to Ulrich von Jungingen, ale okazało się, że zbroja i wyposażenie rycerza pochodzi z późniejszego okresu. Powstał więc Ludwig von Erlichhausen. To wielki miecz zakonu w okresie wojny z Polską w latach 1454-1466. Okres wojny trzynastoletniej. Dzisiejszy film poświęcę temu starciu. Sam Erlichhausen urodził się około 1410 roku. Do zakonu krzyżackiego wstąpił około 1434. Wielkim mistrzem został w 1450. Po klęsce grunwaldzkiej zakon silnie opodatkował własnych mieszczan i szlachtę, która utworzyła Związek Pruski. Można powiedzieć, że stworzył sobie wroga wewnątrz państwa. W konsekwencji pomogło to Polsce pokonać zakon. Erlichhausen od początku silnie działał przeciwko organizowaniu się samorządów stanów pruskich. Sprowadził do państwa zakonu nawet krzyżackiego legata papieskiego, którego zadaniem było zmuszenie Związku Pruskiego do uległości wobec zakonu. W 1454 roku Związek Pruski inicjuje wybuch buntu przeciwko zakonowi, poparty przez Królestwo Polskie. Królem wtedy był Kazimierz IV Jagiellończyk. Związkowcy zdobyli wszystkie miasta i zamki krzyżackie poza Malborkiem i Chojnicami. W początkowym okresie konfliktu strona zakonna posiłkowana przez wojska zaciężne odnosiła zwycięstwa. Pod Chojnicami krzyżackie wojska pokonały pospolite ruszenie polskie. Taki rewanż za Grunwald. Początkowe sukcesy zakonu źle wróżyły dalszemu rozwojowi sytuacji, jednak pojawił się czynnik, który zmienił bieg wojny. Pieniądz. Problemy finansowe zakonu podczas trwania działań wojennych spowodowały, że Ludwig von Erlichhausen stał się dwa razy zakładnikiem i więźniem własnej armii. W 1457 roku Polacy zdobywają Malbork. Dobrze powiedziane, zdobywają. Po prostu wykupują go z rąk zaciężnych Czechów, którym krzyżacy nie płacili. W wyniku działań wojennych stracony i ponownie zdobyty 3 lata potem. W 1462 roku dochodzi do bitwy pod Świeciem. Bitwa ta uważana jest przez historyków jako punkt zwrotny w działaniach wojennych, ponieważ wkrótce po niej wojska polskie rozpoczęły ofensywę i spychają krzyżaków do obrony. W kolejnym roku zostają zniszczone okręty krzyżackie na Zalewie Wiślanym. Bitwa rozegrała się pomiędzy flotą Związku Pruskiego a flotą krzyżacką, pod dowództwem samego wielkiego mistrza zakonu Erlichhausena. Wielki mistrz ledwie uchodzi z życia. Dlaczego Polacy wygrali tę wojnę? Powód jest banalny. Kasa. Po wojnie trzynastoletniej, bo zakon był już bankrutem. W grudniu 1466 roku dochodzi do podpisania przez dwie wyczerpane strony drugiego pokoju toruńskiego. Krzyżacy tracą Malbork, Elbląg, Olsztyn, Gdańsk. Ludwig von Erlichhausen podpisuje z ciężkim sercem upokarzający traktat pokojowy w Toruniu. Przed majestatycznie siedzącym królem Polski. Co uwiecznił na obrazie Marian Jarczyński, to jest XIX-wieczny malarz. Wielki mistrz schorowany, podparty laską, stoi na przedpolach Torunia i zastanawia się, co dalej będzie z zakonem. Sam Erlichhausen
Umiera w następnym roku w Królewcu, w nowej stolicy zakonu, a niespełna 60 lat później Zygmunt Stary w 1525 roku pieczętuje los zakonu Oldenbruski. I to by nam było na tyle. Jeżeli się podobało, zasubskrybuj mój kanał. W kolejnym filmie przeniesiemy się do Ameryki Północnej w okres wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się, na razie, hej!